Jest w piekarnictwie takie powiedzenie, że ciasto nie zna się na zegarze. W zależności od tego, jakie dostajemy surowce, czyli przede wszystkim mąka, tutaj piekarz musi mieć to doświadczenie, żeby wiedzieć, w którym momencie je obrobić, tak? On nie może patrzeć na zegarek, że pół godziny to jest pół godziny. Wystarczy, że nieraz się zapomni, coś przeoczy, ciasto się zestarzeje albo jest za młode i praktycznie cała produkcja idzie do śmietnika. Za szybki rozrost ciasta na przykład jest, powiedzmy, spowodowany, dajmy na to, nie wiem, zbyt dużą ilością drożdży, tak? Tu jest za to błąd piekarza. Może być spowodowany właśnie złą jakością mąki. No ale wtedy musimy na to reagować w ten sposób już właśnie, że mniejsza ilość drożdży, czy powiedzmy, warunki pogodowe nawet mają, mimo że jesteśmy we wnętrzu, tak, mamy tutaj dosyć ciepło, zawsze warunki pogodowe mają wpływ na produkcję. Mimo wszystko, w dzisiejszych czasach największe młyny, tak zwane już przemysłowe, sprzedają mąkę tak zwaną standaryzowaną. Ona musi mieć zawsze tą samą zawartość glutenu, tą samą wilgotność. No i żeby to osiągnąć, praktycznie one są doprawiane chemią. No my bierzemy akurat mąkę z małego, tradycyjnego, gospodarczego młynu. No jest to po prostu taka mąka, jaką się kiedyś produkowało, tak? No, mamy w związku z tym też nieraz sporo problemów, bo nigdy nie wiemy, jaką mąkę dostaniemy, z jaką zawartością glutenu, z jaką wilgotnością, tak? I musimy sobie nieraz z tym radzić, bo wiadomo, mąka jest bardziej nieraz sucha, ma mniejszą zawartość tej wilgotności. No już musimy, powiedzmy, sami inną, większą ilość wody na przykład dolać, tak? No, piekarz praktycznie z doświadczenia już musi wiedzieć, czy ciasto musi być wolniejsze, czy sztywniejsze, tak? On to musi praktycznie cały czas monitorować. Na pewno te nowe metody są bezpieczniejsze. Na pewno są bezpieczniejsze, ponieważ no, bardzo często właśnie produkt gotowy wychodzi taki jak z katalogów, tak? Często tak jak mówię, właśnie kiedyś nieraz dostawca przyjeżdża do nas i proponuje nawet nam w piekarni, czy w ogóle boko mrożone, które zawsze tak samo wygląda, wyszło spod maszyny, chcą mi wsadzić tutaj do sklepu piecyk, tak? Ja będę tylko je odpiekał i piękne bułeczki będę rogaliki sprzedawał ludziom. Tylko ja bym nie chciał po prostu sam tego zjeść i nie chciałbym nawet mówić ludziom, co tam w tym pieczywie jest. No. Tu ryzyko jest właśnie to, że produkt może wyglądać nieco gorzej, ale na pewno będzie smakował lepiej i na pewno z czystym sumieniem mogę każdemu człowiekowi ten produkt polecić, bo więcej sprzedaję. Bułeczki oczywiście nie są każda taka sama, równa, idealna, ponieważ tutaj, jak mówiłem, tutaj się wykonuje ręcznie, no i wiadomo, proces zabijania tej bułki, no to wiadomo, ręce generalnie zawsze się w tym samym miejscu zawinie i tak dalej, tak? Bo maszyna jest jakaś tam, powiedzmy, w tych dużych piekarniach maszyny są już tak skonfigurowane, tak zaprogramowane, że na każdym dotyku można miarę mogę mierzyć co do milimetra, a oni to tak samo. U nas po prostu musi to po prostu sposób zawinięcia tej bułki, być zawsze tak zbliżony, tak, powiedzmy. No. Pewien standard zachowujemy, ale też chcemy, żeby klient widział, że to jest ręczna robota maszynowa. Ja nie wiem, czy się nie zdarzyło mi się, że na przykład błąd produkcji pieczywa przyłożył się na dobry produkt, tak? To mi się akurat nie zdarzyło, może to było tak, bo... Zobaczmy, że to jest.
popełnia kiedyś za błąd, że całość mądrze odbić.